Matka Kokoszka, czy jesteście gotowi wybrać się na wspólne wakacje z Grażynką? Mam nadzieję, że tak. Ja już moje bagaże mam spakowane w te przeczaderskie worki od Miś Gagi. Lecę na Malediwy, więc musiałam się, wiecie, odpowiednio spakować. Trzeba było wszystko wziąć i o niczym nie zapomnieć. Takie oczywiście przewspaniałe worki z Agą Banankiem i Agą Lalką możecie kupić na stronie missaga.pl. No i jeżeli ktoś z was chciałby mieć w domu taką siostrę bliźniaczkę, moją siostrę bliźniaczkę, to również można kupić w sklepie internetowym missaga.pl. I z tego co wiem, Miś Gaga dała jakąś super promocję na moje siostry bliźniaczki, chyba minus 99%. No ale wiecie, no ja jestem Grażynka, królowa promocji. No, więc musi być na mnie promocja. Linka do sklepu Miss Agi macie oczywiście w opisie i w przypiętym komentarzu. A teraz chodźmy, lecimy na wakacje! Wsiadam w taksówkę i ruszamy na lotnisko! 8 hours later. Prawie się spóźniłam przez tego okropnego taksówkarza! Jechał tak wolno, chyba tylko 100 na godzinę! Prawie się przez niego spóźniłam! Mówiłam, żeby jechał przynajmniej 150! Jak się przez ciebie, gościu, spóźnię, to będziesz mi oddawał pieniądze za bilet! Nie mogę się spóźnić na moje wakacje! Wdech i wydech, wdech i wydech. Inhalujemy się, inhalujemy się! Co? Co ta Ewa zrobiła? Zrzuciła mój kapelusz i wpadła do kosza na śmieci! A już miałam na nią krzyczeć, żeby mi kupy nie zrobiła na kapelusz! Ale dobrze jej, bardzo jej dobrze! Coś to lotnisko jakieś takie małe, takie dla plebsu chyba? Przecież ja lecę na Malediwy, a tutaj jedna tylko kasa, tutaj jeden tylko pan z obsługi? Podejrzane, moi drodzy! Bardzo podejrzane. Dzień dobry panu z obsługi. Ja lecę na wycieczkę, bardzo prestiżową wycieczkę. Proszę mnie tu szybko obsłużyć, bo zaraz jeszcze mi samolot ucieknie. Okej, dzień dobry. A mogę prosić o bilet albo chociaż imię i nazwisko? Nie znam pani, więc skąd mam wiedzieć, gdzie pani leci? No jak mnie możesz nie znać, no i po moim stroju nie możesz wywnioskować, gdzie lecę? Na Malediwy lecę, chłopie! Tu masz, proszę bardzo, mój paszport i proszę sobie sprawdzić. Biznes klasę wykupiłam oczywiście. Jakoś tak pani na tym zdjęciu w paszporcie nie wygląda podobnie. Jak się pani nazywa? No jak to wyglądam niepodobnie? Jak to niepodobnie? Przecież piękne mam zdjęcie w tym paszporcie. Wyglądam tak samo. No, no to, że mam tutaj troszkę kapelusz na głowie i sandały na stopach, to nie można mnie rozpoznać już po zdjęciu? Grażyna Bogata się nazywam. Jak pan może mnie nie znać, to jest po prostu skandal. Pan nie zna swoich klientów? No przepraszam bardzo, ale mamy tutaj bardzo wielu pasażerów i ja nie jestem w stanie znać wszystkich. Dobra, chłopie, weź już, skończ się tłumaczyć, ja się zaraz spóźnię na lot przez ciebie. Dawaj mi tutaj ten boarding pass i ja muszę iść, bo się spóźnię. Wszystko się zgadza, ma pani oczywiście biznes klasę, ale nie musi się pani martwić spóźnieniem, bo samolot ma 5 albo 8 godzin spóźnienia. 5 albo 8 godzin? Skandal, po prostu to jest jakiś skandal. Dawaj pan te wszystkie rzeczy. Paszportu już nie potrzebuję. Po co mi paszport? Chociaż z drugiej strony, no nie wiem, jak ja wtedy... po co mi na powrót paszport? No nie, z Malediwów nie muszę w ogóle wracać. Dobra, dziękuję panu bardzo. A nie, proszę jeszcze chwilę poczekać. Tutaj musimy zważyć pani bagaż, bo jeżeli jest za ciężki, to będzie dopłata. O matko jedyna! Matko jedyna, proszę! Zgadza się wszystko, czy co? Czy coś jeszcze jest nie tak? Wszystko jest okej, okay. Wszystko jest okej, okay. Zmieściła się pani idealnie, proszę dalej. Ja tu chcę polecieć na wakacje spokojnie, oni mi tylko utrudniają życie. Nie będę czekała w tej kolejce, mowy nie ma. Przepraszam. Co się pani wpycha? Ja tu stoję już od 2 godzin, a się pani wpycha, jak to tak pani może? Starszą kobietę przepychać? A tam, uspokój
się kobieto, postoisz sobie jeszcze kolejne dwie. Przepraszam, przepraszam, przepraszam. Dzień dobry, będziemy musieli tutaj sprawdzić pani bagaż, czy nie ma pani żadnych niedozwolonych rzeczy w walizce. Tutaj mamy plakaty, które pokazują, co można, a czego nie można wnosić na pokład samolotu. Więc jeżeli ma pani coś niedozwolonego w walizce, proszę o uprzednie wyciągnięcie tych rzeczy. Żeby nie było problemu, żebym nie musiała pani grzebać w bagażu. Grzebać w moim bagażu? No, tam są moje prywatne rzeczy. Chce pani moje majtki oglądać? Co pani jakaś jest? Co pani? Sprośna pani jest. Ja tutaj w środku niczego nie mam. Proszę mnie przepuścić dalej. Ale nie, nie, nie. Proszę stać, nigdzie pani nie pójdzie. Musi pani tutaj położyć swój bagaż, prześwietlimy go, bo nie wiadomo, czy pani mówi prawdę. Ja bym miała kłamać? Skandal. Jak tutaj są pasażerowie traktowani na tym lotnisku, no? Niewiarygodne, niewiarygodne. Oj, zaświeciła się czerwona lampka, widziała pani? Muszę niestety sprawdzić pani bagaż. Nie obędzie się bez tego. Proszę sobie tutaj usiąść na krzesełku, a ja zajrzę, co ma pani w tej walizce. Wiedziałam, że tak się skończy. Chcę moje gacie oglądać, no. Za chwileczkę wszystko sobie tutaj sprawdzimy. Jeżeli jest wszystko okej, to nie musi się pani niczym martwić. Matko jedyna! Kiełbasa? Po co pani kiełbasa w walizce? O co? Co? Kiełbasa? No oczywiście, że kiełbasa! A co? A co? Co ma pani do mojej kiełbasy? Myśli pani, że co? Że z czego se zrobię kanapki w samolocie? Przecież nie będę po waszych zdradzieckich cenach kupowała jedzenia na lotnisku albo w samolocie. No oczywiście, że mam kiełbasę. To po prostu czegoś takiego nie mieliśmy jeszcze, żeby ktoś w walizce przewoził kiełbasę. Po prostu to jest niemożliwe. Ja ją muszę wyrzucić. Wyrzucić moją kiełbasę? W życiu oddaję mi ją pani, ja ją już zjem. No, teraz jest dobrze. Wyrzucić kiełbasę, zmarnować kiełbasę, no. A tutaj co my mamy? Co to jest? A, tego to proszę nie dotykać. Ja wiem, że rączki świerzbią, ale nie wolno. To moja gotówka jest, moje pieniądze. Na magnesy pamiątkowe. No, wie pani co, tak troszeczkę niebezpiecznie jest przewozić w walizce tyle pieniędzy. Słyszała pani o czymś takim jak karta? Konto bankowe? Ja nie ufam bankom, bo one kradną. O matko jedyna, ja tu widzę chyba kolejną rzecz. Ryba? Ryba? Naprawdę? Proszę pani, martwa ryba? Co pani z nią chciała zrobić, no? No jak to co? Do morza wrzucić? Że pani, ja z panią nawet nie będę dyskutować. Ja ją tutaj wrzucam do rzeczy odrzuconych, bo to po prostu... Nie może pani zabrać martwej ryby, no matko jedyna, no. Czy ja dobrze widzę, co tutaj jest w tej walizce? No co? Czy wie pani, że nie można wnosić na pokład samolotu żadnych ostrych narzędzi? A co to za zasada? Kto ją wymyślił? Od kiedy ona jest? Pani wzięła ze sobą nożyczki i nóż! Nożyczki i nóż! Po co to pani? No, ja po prostu brak mi słów, ja chyba wzywam policję! Matko jedyna, no żebym musiała się z takich rzeczy tłumaczyć. No nóż jest po to, żebym sobie pokroiła kiełbasę, tak? Bo jak pani widziała przed chwilą, musiałam ją łyknąć w całości i prawie się udławiłam, bo była taka wielka! A nożyczki to wie pani, no... No coś, żeby uciąć, nie? Coś czasami trzeba przeciąć. Taki pasażer to mi się nigdy po prostu nie trafił, żeby takie rzeczy wnosić. Matko jedyna. Matko jedyna, ile tu będziemy jeszcze sterczeć? Ta kobieta się wcisnęła, a teraz ją tam przeszukują już chyba od godziny. Mój samolot odlatuje za minutę. Nie zdążę. Okej, wydaje mi się, że już wszystko jest w porządku, więc proszę zamknąć tutaj swoją walizkę I możemy przejść dalej. Następnie prosiłabym panią tutaj o przejście do naszej strefy rentgenowskiej. Musimy panią prześwietlić. Czy pani niczego nie ma, na przykład w majtkach schowanego albo pod tym kapeluszem? Bo ja już pani nie ufam, więc proszę tutaj wejść i zaraz panią sprawdzimy. Co pani chce zobaczyć? Co mam pod ubraniami? Pani jakaś jest?
Oszalała pani, ja się z tym nie zgadzam! Proszę się uspokoić, albo pani tutaj wchodzi, albo pani w ogóle stąd wychodzi z całego lotniska i nigdzie pani nie poleci. O mój Boże, co tu się dzieje? To jest jakiś skandal po prostu. Dobra, chyba się wydaje, że jest wszystko w porządku. Już żadnych więcej noży czy widelców nie ma ze sobą, okej. Już niech pani zejdzie, bo przecież po prostu siwych włosów chyba dostałam. Dobra, jesteśmy już w tej poczekalni. Mam nadzieję, że zaraz mój samolot przyleci. W ogóle patrzcie, zobaczcie, tutaj jakieś zwierzątko jest. Chyba komuś utknęło. Jak tutaj coś wydostać? Może muszę pieniądze wrzucić? Poczekajcie, ja tu sprawdzę. Zjadło mi! Zjadło mi pieniądze! Co? Boże, banany? Banany? A co, ja z bandy banan jestem? Nie, no to jest po prostu jakiś skandal! Już nie chce mi dać więcej rzeczy, ja tam $3000 włożyłam! Maszyna zjadła mi $3000! Dostałam 2 kiście bananów! Matko jedyna, ja już po prostu nie mam siły! Dobra, gdzie jest ten mój samolot, bo ja już chcę lecieć, ja już chcę lecieć! Dzień dobry! Czy ja mogę wsiąść już do samolotu? Poproszę o pani kartę. A pani to chyba jakaś taka trochę śnięta jest. Pani już tutaj zasypia, czy co się pani stało? Nie, wypiłam 4 kawy, jest wszystko w porządku. Nazywa się pani Grażyna Bogata, prawda? Tak, tak. Ile razy mnie można o to pytać? Czy wszystko jest okej? Tak, oczywiście. Zapraszamy na pokład samolotu. Miejsce numer 2. Które to jest miejsce 2 niby? Dobra, nieważne. Usiądę sobie tutaj, gdzie jest poduszka. Wrzucę tutaj ten bagaż jeszcze, o cyk, żeby mi się moje banany nie zgubiły. O, telewizor nawet mam, wow. A to mleko to jest czyjeś, czy ktoś to zostawił? Nie wiem, zjem sobie, a co mi tam, jak za darmo to bierę. Dzień dobry, czy podać pani szklankę wody, albo może jakiś napój, coś do picia, mleczko, soczek, a może w ogóle coś do jedzenia, na przykład smaczna tortilla, albo może tortilla z kiełbasą. Tortilla z kiełbasą pan powiedział? Poproszę i poproszę wodę, albo nie, wie pan co? Bo pan już tutaj trzyma tą szklankę, to ja po prostu tutaj mleka sobie naleję. O, proszę mi tą szklaneczkę dać i poproszę tą tortillę z kiełbasą, bo ja lubię kiełbasę. Dobrze, już się robi. Gdyby ona wiedziała, z czego ta kiełbasa jest. Z mojej kiełbasy. Proszę bardzo, pani tortilla z kiełbasą. O mój Boże! Najlepsza kiełbasa, jaką w życiu jadłam! Teraz zapiję to mlekiem. Przepyszna! Skąd państwo mają taką dobrą kiełbasę? A, to ja nie mogę powiedzieć, to jest specjał kucharza. Ja jestem tym kucharzem. Panie pilocie i panie pilocie psie, czy możemy już lecieć? Czy możemy startować? Główny pilot powiedział, a raczej zaszczekał, że możemy startować! Ach, to będą wspaniałe wakacje, już nie mogę się doczekać. Aż dolecę na miejsce. Ach, wspaniale, wspaniale. Tylko szkoda, że zabrali moją kiełbasę.